W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Wojciech był człowiekiem obowiązkowym. Gdy zmarł jego biskup pomocniczy, Falkold, wtedy opuścił zacisze klasztorne i udał się tam, gdzie wzywał go jego obowiązek. Podczas drugiego pobytu w Pradze założył opactwo benedyktynów koło Pragi. Zbudował kilka kościołów, wysłał misjonarzy na Węgry. Gdy po zabójstwie kobiety w kościele z pogwałceniem prawa azylu w 995 roku rzucił klątwę na sprawców, musiał opuścić Pragę. Naśladujmy świętego w jego stanowczej obronie moralności. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dam wam pasterzy według mego serca, by was prowadzili rozsądnie i roztropnie. Zajaśnieją sprawiedliwi przed obliczem Pana, radować się będą wszyscy prawego serca. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Wojciech aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo jesteś prawdziwym życiem. Amen.